Dzisiaj porozmawiamy o inspektorze ochrony danych. On jest jak Yeti. Niby wiemy, że jest, ale nikt go nie widział. E, ale poważnie. Tak. E, czy zawsze administrator musi, czy zawsze powinien powołać inspektora ochrony danych? Generalnie kiedy musi, to wskazuje na to odpowiedni przepis RODO. Założenie jest bardzo proste: musi wyznaczyć. Inspektora ochrony danych wtedy, kiedy jest, mówiąc najprościej, ja podmiotem publicznym. Czyli wszystkie szkoły, szpitale, urzędy muszą mieć wyznaczonego inspektora ochrony danych. W pozostałym zakresie już tak prosto nie jest wytłumaczyć, kiedy jeszcze ten obowiązek jest wyznaczenia inspektora ochrony danych. To też będzie przetwarzanie danych zwłaszcza Szczególnej kategorii danych przez administratora oraz kolejny przypadek, kiedy są przetwarzane dane dotyczące e, wyroków, innych orzeczeń wskazujących. Szczególne kategorii danych, czyli generalnie wszystkie dane dotyczące, tak jak powiedzieli, zdrowia, czyli też y, y, zwolnienia lekarskie, czyli tutaj wracamy do początku, każdy pracodawca? Można byłoby właśnie tak to interpretować. Rzeczywiście mm. każdy przedsiębiorca, który zatrudnia, pracowników przetwarza szczególną kategorię danych i tych danych jest dosyć dużo. A jeżeli mówimy o zakładzie pracy, to mówimy też o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kiedy też znowu przetwarzamy szczególne kategorię danych. Sytuacja finansowa, nie? Niestety bardzo często administratorzy próbują bronić się przed wyznaczeniem inspektora ochrony danych na siłę, udając, że nie muszą mieć wyznaczonego inspektora ochrony danych. To jest chyba błąd, yy, ale to. Spróbujemy inaczej. Powiedz, co, co tak naprawdę, czy dokładnie inspektor ochrony danych robi? Co powinien robić, co jest jego obowiązkiem? Jeżeli zostanie już wyznaczony? Generalnie nie robi nic. No fajnie. Bardzo to jest często. to ja chcę być inspektorem ochrony danych. Nie ma ale nie mogę. <laughs> mogę? Możesz. Właśnie, to, a to będzie kolejne pytanie: kto może być inspektorem ochrony danych? Tak naprawdę, co robi Inspektor Ochrony Danych znowu wynika bezpośrednio z przepisów. Tych zadań jest kilka, one są wprost wymienione w artykule 39 RODO. To jest między innymi doradzanie, to jest wspieranie, to jest monitorowanie, to jest nadzorowanie, oczywiście systemu ochrony danych osobowych, czyli przyjętych procedur systemu ochrony danych osobowych. To jest cała gama form pomocy udzielanej administratorowi danych. Doradztwo. Jak najbardziej doradztwo. Inspektor ochrony danych ma być tą osobą, która zna się, która jest wykształcona, jeżeli chodzi o prawo ochrony danych osobowych i ma doświadczenie. Czyli to nie może być przypadek. Nie może być przypadek. Tak samo jak chyba nikt z nas przez przypadek nie idzie do wybranego losowo dentysty czy innego lekarza, czy też przypadkowo nie wybieramy sobie księgowego. Raczej szukamy osób, które mają doświadczenie. Niestety. I, I może jest to dużym błędem, jeżeli chodzi o RODO. RODO nie stworzyło nowego zawodu. Inspektor ochrony danych powinien być tak samo e, ograniczony, jeżeli chodzi o dostępność dla osób jako zawód. Podobnie jak e, doradca podatkowy, e, księgowy. No już może nie rewident, nie radca prawny, nie adwokat oczywiście, bo to są jeszcze wyższe wymagania, ale rzeczywiście powinien być to zawód, który w jakiś sposób powinien być ograniczony. Przed możliwością naciągania, e, naciągania administratorów. No, administratorzy robią kolejny błąd, czyli zadania wykonuje na przykład pracownik. Bo pracownika łatwiej kontrolować, to administrator zaczyna coś kontrolować, mu coś mu nakazać, coś mu zabronić. A coś poprosić. Tak jest, czyli bardziej, bardziej okazuje się, że administrator pilnuje inspektora niż inspektor pilnuje administratora, czy też systemu, który administrator powinien wdrożyć. A inspektor powinien być niezależny, nie? Powinien... A to jest kolejna rzecz. Status hmm. inspektora ochrony danych, ta niezależność, dokładnie. Oczywiście wiemy o tym, że nawet inspektor nie może być zwolniony za to, jak wykonuje swoje zadania. Wiemy z praktyki, że jest zupełnie inaczej. Sławetne, sławetna utrata zaufania w stosunku do inspektora i rozwiązanie umowy. To jest standardowy przykład, kiedy administrator próbuje się pozbyć niewygodnego inspektora, który widzi nieprawidłowości, no ale cóż, no to jesteśmy nie tylko się, ludźmi. Do nich przez nas, się. Kiedy w takim razie warto powołać inspektora ochrony danych? Czy w ogóle warto powoływać? Oczywiście, że warto. To tak samo jak przed chwilą wspominaliśmy dobrego księgowego, czy dobrego lekarza. Zawsze jest warto wybrać odpowiednią osobę, powołać się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, kiedy przetwarzamy dużą liczbę danych osobowych. I korzystać z tej wiedzy, nie? Korzystać z wiedzy po prostu prawnika, doświadczonego, doświadczonego inspektora ochrony danych, który wie w jaki sposób procedury realizować. Tu nie chodzi o to, żeby kupić wzory dokumentów, czy dostać je przez przypadek będąc na szkoleniu i samemu miejsca wykropkowane wpisać bezczelnie długopisem dane firmy. A takie przecież wzory też są rozdawane. Także w, każdej, w każdym przypadku, każda firma, która przetwarza no, potencjalnie dużą liczbę danych osobowych, bo tu nie mówimy o zwykłym sklepie, załóżmy sklep, nie wiem, jakaś franczyza żabki, czy też innego sklepu, gdzie mamy kierownika, czy tam franczyzobiorcę, który zatrudnia dwie, trzy osoby. No, tutaj to przetwarzanie danych osobowych jest stosunkowo nieduże, ale jeżeli pomyślimy sobie na przykład o biurze rachunkowym, o agencie ubezpieczeniowym, o firmach, które świadczą usługi informatyczne, czy hosting serwerów, czy jakieś inne świadczenia. I tych klientów w cudzysłowie, Właśnie. jest dużo klientów, bo nawet tych pracowników może być niewielu, nie? A Ale potem, klientów. Potem rzeczywiście pracowników. Danych, klientów, klientów kontekstów może być nie? Dużo. przetwarzania. Tak. Wtedy właśnie warto wyznaczyć inspektora ochrony danych. Po to on jest, żeby zapewnić tam bezpieczeństwo przetwarzania. Jasne. To co, idziemy na kawę? Idziemy na kawę. Idziemy na kawę.